Witam wszystkich, tutaj Tyranotronus. Chcę pokazać wam solo występ mojej figurki lawowej hieny ze Schlaseldrador. Oto właśnie ona. Ta hiena pochodzi z plemienia lawy. Była dołączana łącznie z taką specjalną jaskinią podobną do klatki z pułapkami. I do tej pułapki był dołączony ten kryształ ognia. Jak widać, ten kryształ wygląda, jakby były połączone ze sobą dwa kawałki klejnotów, takich pomarańczowych. Ale wróćmy do figurki. Ta hiena ma żółte oczy, przeważnie z koloru czarnego i czerwonego oraz żółtego. Ma białe zęby, czarny nos, czerwone dziąsła oraz język. Ma czarne uszy, jak widać tutaj jest zadrapanie na uchu tym, a na tym nie. Tutaj ma trochę czerwonego, z wieloma fragmentami węgla na klacie. Ma czarne łapy z czarnymi pazurami. Posiada tu żółte kolce, tu na przednich i na tylnych łapach z tyłu. Tak jest. Żebra są czarne i z takimi czerwonymi paskami, o takimi. Na tylnych łapach też ma czarne pazury. I tu też ma trochę pomalowane na czerwono. I na grzbiecie oraz na ogonie posiada taki czerwono-pomarańczowy płomień z pomalowanymi żółtymi fragmentami. Dobrze, tak prezentuje się ta figurka. Dziękuję bardzo za oglądanie.